Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach namierzyli osoby odpowiedzialne za zmuszanie i nakłanianie do prostytucji. To mężczyzna i jego partnerka w wieku 30 lat. Śledczy ustalili, że mężczyzna umieszczał na różnych portalach internetowych ogłoszenia o pracę, za pomocą których werbował kobiety, które dla niego pracowały. 30 latek wynajmował dla kobiet mieszkania, organizował im sesje fotograficzne i wystawiał ogłoszenia o świadczeniu przez nie usług seksualnych, a także ustalał stawki godzinowe tych usług. Jego partnerka odbierała telefony od potencjalnych klientów i umawiała ich na spotkania. Przestępcy działali co najmniej od 2019 roku i zwerbowali przynajmniej 15 kobiet. W trakcie przeszukania mieszkania podejrzanych zabezpieczono m.in. laptopy, telefony komórkowe, karty SIM, dyski twarde i inne nośniki pamięci, które zostaną poddane analizie, a także maczety. Pałki teleskopowe, nóż, siekierę i kastet. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi 10, a kobiecie 5 lat więzienia. Kary mogą być jeszcze wyższe, ponieważ, jak ustalili śledczy, podejrzani uczynili sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu. Śląskie, tutaj jeździmy bezpiecznie. To kryptonim akcji, jaką na drodze krajowej nr 88 przeprowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. W akcji wzięli udział stróże prawa z sześciu jednostek policji oraz funkcjonariusza głównego inspektoratu transportu drogowego. Działania prowadzone były pod kątem egzekwowania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a ich głównym celem była poprawa bezpieczeństwa na tej trasie. Podczas akcji policjanci ujawnili łącznie 242 wykroczenia, w tym 211 to przekroczenia prędkości. Odzyskano również przywłaszczony pojazd i zatrzymano nietrzeźwego kierowcę. Pięć lat więzienia grozi mężczyźni i kobiecie, którzy w cieszy nie ukradli torebkę. Złodzieje wykorzystali chwilę nieuwagi mieszkanki Dzięgielowa, która rozpoczynała pracę i zabrali pozostawioną przez nią na straganie torebkę, w której były pieniądze i dokumenty. Kilka minut później złodzieje byli już w rękach policjantów. Mundurowi odzyskali skradzione przedmioty, a przy zatrzymanych znaleźli także narkotyki.